Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team Ten odcinek nagrywam w środę wieczorem i dzisiaj zrobimy sobie tak 25 razy 83 Gwaranta z Totsem La Ligi, Pika z La Ligą 84+, a także jeżeli się uda to zrobimy Rodrigo Ale tego ostatniego nie obiecuję, bo nie wiem jak to będzie wyglądało jeżeli chodzi o foderki. I tak, nie przesłyszeliście się, otwieram paczkę 25 razy 83. Początkowo chciałem otworzyć tą paczkę i 85 na Totsy Ultimate, ale stwierdziłem, że otworzę tą paczkę 83 teraz, ponieważ no jest szansa na Karima, a dodatkowo wychodzi naprawdę dużo fajnego kontentu, a ja kart w klubie już nie mam. Ale zanim to otworzymy sobie dwie paczki za 55K. Jedna paczka jest za srebrne bestie, druga jest z SBC, które wyszło. Także zacznijmy zbieranie foderku na Rodrigo bądź no po prostu coś innego. Uwaga, uwaga. Co będzie w pierwszym? walkout dobry jaki Niemiec SPD, czyli ok kimiś 89. Nie bardzo cieszy, bo no, przepalimy go, przepalimy go na pewno dzisiaj. Oprócz tego Maguire. okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Oby druga była tak dobra jak pierwsza paczka. Dzisiaj odcinek mocno kontentowy. Myślę, że max 1-2 mecze będą i to nawet w mocnym skrócie. Dzisiaj naprawdę dużo paczek i zobaczmy tą drugą mega paczkę za 55k i uwaga, uwaga, jeszcze jeden walkoucik jest dobry, kolejny walkout, okej, okay. Oblak91, pierwszy raz trafiłem Oblaka w tej fifie I jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany, takim trafem, kurde, cieszę się bardzo, bo właśnie potrzebuję takich wysoko ocenionych kart Oprócz tego Trippier jest naprawdę dobrze ten Rodrigo naprawdę wygląda przepięknie. 5 na 4, Jezus, on jest naprawdę doskonałym skrzydłowym. Nie wiem, czy za besta go nie będę dawał. Y jeszcze mam taką wizję, że może Best pójdzie na lewy skrzydło, a Rodrigo pójdzie na prawe skrzydło. Wtedy będzie można przepalić Ansu Fatiego. Tą rozbudowę sobie odpuścimy, zrobimy sobie o to. I przepalamy taki oto składzik na pika z piłkarzem z La, La Liga 84+. No, jakiś tocik naprawdę mile widziany, bo nie ukrywam, że na przepałkę by się przydał. Bądź jeżeli to będzie Benzema lub Vinicius, to do pierwszego składu wskoczą. Zobaczmy, czy tu będzie Team of the season? przede wszystkim. Chyba niemal jest 88 Suarez. Jest OK, jest. Całkiem spoko. Dobra, lećmy za ciosem. Weźmy od razu, otwórzmy tą paczkę 83 plus razy 25. No i przepalam te dwa słapy i przejdźmy do sklepu od razu. Tą paczkę otworzymy sobie w ciemno. Ja ją otworzę, nie będę widział co trafiłem. Polecę na sam koniec, nacisnę R3, żeby pokazywało mi samych zawodników. No i potem będziemy lecieć w lewo. Także otwórzmy, 25 piłkarzy, 83+, plus. let's go I uwaga, monitor zgaszony, wszystko się udało, pięknie Dobra, myślę, że już to udało się tam zrobić, także X i zaraz niech ten R2 A nie, nie R2, żadne R2, kurde, ale bym wysłał wszystko do klubu Oczywiście lecę na, na maksa w prawo, nie wiem jak daleko będzie trzeba lecieć, ale lecę, 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 lecę A nie, 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 czekajcie, dobra, dobra, chyba jestem Mam dwa duplikaty z tego co widzę i naciskam R3, dobra Jimenez jako pierwszy duplikat, z tego co się orientuję. L2 Vela, ok, to są chyba dwa duplikaty, i teraz lecimy dalej. Mount Asensio, standardowo Angelino, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Najgorsze jest to, że nie będę wiedział, ile kart już odkryliśmy. Mamy już Hawerca, spoko. Brozowicz Maguire, kilka 8 czwórek też się przyda. Już 8 piątki, chyba całkiem szybko, już walkouty mamy. Sancho 87, dobra, dalej. Pogba 8-8, Bruno. Trap. I czy trap był tym ostatnim, czy nie? Modric! O kurde! O kurde! Ciekawe, czy Modric był ostatnim. Jak, to, jak Modric nie był ostatnim, to mamy Benzemy, Uwaga! Nie, to Modric był ostatnim, ale i tak! Chciałem go mieć, ludzie! Chciałem go mieć i mam! Ojoj, ojoj, ojoj! oj, Luka Modric, co jest kurde grane? O Babel! O Babel. To chyba. Ten, kimiś out! Kimś chyba out! Mamy lukę w ja pierdzielę. Aż teraz mi się nie chce otwierać paczki z Totsem, szczerze mówiąc. Naprawdę mi się nie chce otwierać tej paczki, bo tam tylko bezem i wini, bo już mamy to, ja pierdzielę. Jakie mamy karty? Ludzie, jakie my mamy karty teraz? I ten Rodrigo staje się must have'em teraz, naprawdę, ja pierdziele No i kimś wylatuje chyba z zespołu w tym momencie, bo to jest, kurde, Luka Modric Nie będę miał typowo defensywnego zawodnika, będę musiał mieć to na uwadze, ale Wow, 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 jeszcze raz wow, co tu się odwaliło ludzie, co tu się stało właśnie Ja nie mam pytań, naprawdę nie mam pytań do tego Żałowałem, że nie wziąłem Modricia, i teraz, no tak naprawdę, się cieszę, że go nie wziąłem. Bo, jakbym go wtedy wziął w piku czerwonym, oj, to byśmy mieli problem. Zróbmy teraz to Cela Liga w takim razie gwarantowanego, i tak spróbuję. Jak Benzema, zbędzamy... ja pierdzielę. tam też, To też sobie zrobimy po narodowo... nie po narodowościach, zrobimy to sobie po pozycjach. I przepalamy taki oto zespół na gwarantowanego toca z La Ligi kupiony tylko de Thomas za 30 tysięcy także no, taki był koszt tego SBC. No jeżeli będzie to duplikat, to będzie to albo Modrić, albo Courtois. No, no, na Courtois jest du bardzo dużo szansa, ale nie byłbym zły, bo no, tak naprawdę jest do zrobienia Rodrigo, więc i tak potrzebuję foderków. Także to z La Liga ja sobie po prostu zasłonię oczy, wyślę do klubu i yy, poszukamy po pozycjach. Także paczka nie poleciała, bo mam duplikaty. No to teraz otwórzmy tą paczkę i paczka poleciała, poleciała. Dobra, ja zakrywam oczy i zaraz ją wyślę po prostu. Musicie mi zaufać, że tak zrobię. Dobra, wysłany do klubu, czyli nie jest to ani modlić, ani kurtua. No i pytanie, kto to teraz będzie? Może być na przykład Pedri, ale to by było okropne z jednej strony, ale z drugiej strony też, no nie pogardziłbym takim szczęściem. Poziom specjalny i zacznijmy od... bramkarza być nie może, także od razu sobie pominiemy. Prawego obrońcy nie ma, także środek obrony, Kunde, Militao, czy ktoś z nich? Militao, o kurde! Militao, co się dzieje ludzie, co się dzieje? Znowu szybko się skończyła ruletka. Ale ja pierdzielę, co jest z moim szczęściem, ja przepalę Militao, tylko pytanie, który jest fajniejszy do przepałki Dużo bardziej mi się jednak podoba design kart Team of the Season I chyba przepalimy sobie po prostu czerwoną jego wersję, tak mi się wydaje, że tak będzie lepiej Dobra, spróbuję zrobić tego Rodrigo, zobaczymy co mi z tego wyjdzie no i przepalamy pierwszy składzik na Rodrigo, leci Niklas Zyle, którego udało się zrobić za darmo, no i leci też Eder Militao, który zagrał 9 meczy, ale już mamy jego wersję w postaci Team of the Season i tamten design karty mi się podoba bardziej niż za Food Champions, także pierwszy składzik leci. No i tutaj trzeba od razu paczki otwierać, bo nie ukrywam, ekrany, walkouty, wszystko to mnie będzie teraz mocno ratowało, także zobaczmy, 82+, no ekrany, walkout, mile widziane i uwaga, 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 nie ma, nie ma nic niestety. I przepalamy kolejny składzik na Rodrigo. Leci tutaj Kilian Mbappé, którego udało się kiedyś tam trafić z pików. Jednak uważam, że pora go przepalić na prawdziwego Madrista. Nie no, a tak serio, to po prostu no już nie wpuszczam go nawet z ławki. Także niech sobie poleci. Myślę, że teraz już naprawdę będą fajne tocy, Być może trafimy go zaraz w wersji Team of the Season. Także no, przepalamy ten składzik i bierzemy. Kolejny skład i został nam tylko jeden w drodze do Rodrigo. Mam nadzieję, że ten Rodrigo jest, jakby Real wygrał finał. Co oczywiście uważam, że jest możliwe, to byśmy mieli Rodrigo 94. Wow. A my zobaczmy jeszcze nam paczkę rzadkich piłkarzy. I uwaga, 81, plus. mamy ekrany, co mnie cieszy, bo tak jak mówię, no jest teraz pustka w klubie, mamy jeszcze 85 delichta. I ostatnie SBC o Rodrigo. Udało się go zrobić. Wydałem na jego ukończenie około 100 tysięcy. Także odbierzmy pięknego Brazylijczyka, który jeszcze ma szansę na upgrade. To na pewno cieszy. Nawet jakby nie dostał go jakimś cudem, to i tak karta jest prze, ale to przegenialna. Także zobaczmy, zobaczmy jego i Mamy pięknego Rodrigo. Siemano, siemano Rodrigo, ale będzie strzelał brameczki. No. Cud miut malina. Możemy sobie teraz zobaczyć na jego wewnętrzne statystyki, bo to też mnie ciekawi. I zobaczmy, 5 na 4 to wiedziałem. Zwinność jest kapitalny, kapitalny zawodnik. A więc tak na razie wygląda ten zespół. No oczywiście kimiś poszedł na ławeczkę, ale myślę, że jest szansa, że będzie wchodził w trakcie meczu. Na SPD będzie Modric z Pedrim w pierwszym zespole. Rodrigo na prawym skrzydle, Beścik na lewej. Zobaczymy jak będzie tam grał. Johann na SPO, Aurik, którego sprzedam, i kupię chyba benzemę. Taki mały. Spoiler. Granat nauczył na, na napadzie, na razie w obronie widzicie jak to wygląda. Zmieniłem kafu y, styl gry na motorniczy i dużo, dużo lepiej się nim gra. Na lewej obronie jest jeszcze Davis, ale tutaj chyba będzie Roberto Carlos. I zagrajmy ten jeden meczik i zobaczmy jak się gra Rodrigo i Modriciem. Ale dzisiaj były grube trafy. No dobra, to zobaczmy jaki składzik będzie miał nasz rywal i taki. O, jest Vieira. Damy radę, myślę, że damy radę. No to lecimy, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Lukita razem z Pedrim w wy... Jezu w pomocy, ale to jest pomoc. Już teraz nie wiem o kogo ja będę grał w takim razie podczas League E, bo jak mówiłem, no Modric miał... Czy inaczej? Na SPD chciałem, o kurde. Mieć niego teraz. Mam modricia i wcale nie potrzebuję mieć tego niego w tym momencie. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Znowu mam dwóch niskich y, pomocników, nie? Także ajajaj, no, zobaczymy, zobaczymy, jak się będzie grało. Mam nadzieję, że chłopaki dowiozą. No, bardzo ofensywny, albo może nie ofensywny, ale taki bardzo box to box y, środek pola, nie? Bo Modric to taki typowy box to box. Pedri może trochę mniej, ale na tej karcie taki box-to-box, box, nie? W rzeczywistości chyba bardziej taki ofensywny pomocnik. A na, na tej jednak karcie jego Team of the Season no, można go zajrzeć jako pomocnika box-to-box. Box. Wow. I właśnie nie wiem, czy mi nie będzie jednak brakowało jednego pomocnika defensywnego stricte, takiego właśnie jak Vieira, może Kimiś. Chociaż ten Kimiś strasznie uciekał do przodu, nie podobało mi się to. Zobaczymy, jak ten Rodrigo jeszcze, o kurde, no to też. Na razie piłka do niego nie może dojść. Gościu wie, że to nowa karta moja, więc być może będzie próbował mnie blokować. I nie ma gola. Super, jeszcze Davis nie zdążył. I zobaczmy, Rodrigo. Rodrigo ciśnie. Rodrigo, pierwszy strzał na bramki. Gol. Oj, będziemy mieli pociechę z tego chłopaka, naprawdę. Wow, wow, wow. Dobra, zdradzę wam pewien sekret, ja to wszystko nagrywam jednego dnia, może ktoś się domyślił, może ktoś się nie domyślił, ale teraz wam wszystkie wątpliwości, odcinek ten i z ikoną nagrywa, nagrywam jednego dnia, no i dla mnie jest ogromna różnica, dzisiaj rano otwieram pakę z ikoną, teraz otworzyłem te paczki, modlić wpadł. Militao wpadł. No i duża zmiana w składzie, duża zmiana w składzie, do tego dochodzi ten Rodrigo, który na razie jest wyborny, po prostu grami się nim świetnie, chociaż dopiero zagrałem nim 30 minut i dużo akcji nim nie miałem, to jednak jak jest przy piłce, to jest naprawdę, to, to czuć tą różnicę, nie? Także skład zmienił się o trochę przez ten jeden dzień, co mnie cieszy. Mam nadzieję, że dobrze będzie się grało też tym środkiem pola, bo jednak mega niski środek pola, bardzo szczerze mówiąc nawet zbliżony do siebie, bo Modric i Pedric... No, moim zdaniem nie różnią się za bardzo, tylko z, ty, z tą różnicą, że Pedri ma 5-gwiazdek sztuczek i jest do, droższy. Jeszcze czekam na tego benzemę na ataku, ale to będzie wymiatać. I Rodrigo dobra piła do Auriego, jeszcze best. Nie, nie, nie. I nie, nie, nie. Wirc leci z konterką. No, znowu nie mam tak SPD typowo ustawionych, co mnie martwi. Może coś pokombinuję w no, wytycznych. Mamy koniec pierwszej połowy i wydaje mi się, że to gościu jednak ma więcej strzałów, a nie, jednak nie, jednak mamy tyle samo, natomiast oczekiwa oczekiwanych bramek jest tyle samo. Kurde, nie zmieniłem formacji. Dlatego mi się tak dziwnie gra. Dlatego mi się tak dziwnie gra, bo formacji kurde nie zmieniłem. Oj ojoj, oj, 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 jednak nie, ale dobra, dobra, Pedri, pięknie. I teraz Pedri do Johanna! Nie, nie, ale Rodrigo, nie! Ale by była brama piękna. Chyba, że teraz strzeli bramkę. Rodrigo! Oj oj, oj 2-0! Co za debiut Brazylijczyka, co za debiut Rodrigo. Johan. Dobra, Rodrigo, Rodrigo! Troszeczkę szczęścia, ale Neuer to łapie, niestety, a gościu chyba wybija i kończymy to spotkanie. Także mamy Ryczkuita, mamy Ryczkuita. Rodrigo bardzo na plus, Modrić troszeczkę niewidoczny, ale podejrzewam, że to przez zmianę formacji, w sensie to, że nie zmieniłem formacji. Składzik będzie testowany, jeszcze będą dwa wzmocnienia, tak jak Wam mówiłem, no w postaci najprawdopodobniej Benzemy i Roberto Carlosa. Tak naprawdę chyba lepiej się nie dało, no dobra, dało, mogliśmy trafić Benzem albo Viniciusa, ale... Tak realnie patrząc to chyba lepiej się nie dało. Także ja dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że łapeczka w górę zostawiona i widzimy się jutro w openingu na tocy z Ligi Francuskiej. Do zobaczenia i siema!